Siemalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka. O, dla widza, o kurczę, dla widza przygotowałem niespodziankę. Tak jest. Wejdziemy sobie w nasz ukochany ekwipunek i patrzcie, co tutaj przygotowałem na 11 poziom. Mamy tu cały wiedźmiński sedygryfa. No wygląda w sumie jak gówno, tak będzie mniej więcej on wyglądał, jeżeli już go będziemy nosić. Chciałem się pochwalić, że zrobiłem i no tak będzie wyglądać. Niezbyt fajnie z tego względu, że ta klatka piersiowa jest taka, no bardzo, no taka pewnie jak jest w rzeczywistości, czyli taka właśnie, czyli które były w rzeczywistości, czyli bardzo takie napuchłe. No a jednak Gerwart lepiej wygląda z takimi zbrojami nałożonymi ciasno na siebie, jak te podstawowa zbroją, podstawowa zbroja, którą zaczynamy rozgrywkę. Możecie wpaść na Twitcha, Discorda, Instagrama i tak dalej. Ja muszę się rozgrzać, chociaż już chyba z 10 minut czytałem różne łamańce językowe. I słuchajcie, znajdujemy się przy zleceniu Potwór z lasu. Tym zleceniem chciałbym dzisiaj zacząć odcinek, ale też pojawił się tu jakiś wykrzyknik, jakiś gościu do mnie, chłopie, macha. Ja idę wykonać zlecenie, już jestem 42 metry od celu. A tutaj jakiś gościu macha. Chyba masz z czymś problem? Z czym ma problem? Nie wiem, ale wiem, że się przekonamy. Nazywa się Cwaniak. Może glejcik? Taniej niż u mnie nie znajdziecie. O, wariacie, już mam glejty. Jakie glejty? Jaki glejcik? Nic nie wiecie? Redańczycy zajęli wszystkie brody na Pontarze. Bez glejtu nijak nie przejdziecie. Ale dobrzeście trafili. Tak się składa, że akurat mam kilka do sprzedania. Za tyle to kupię pozłacaną karocę i przebiorę się za samego Radowida. Jak was nie stać, to co ja poradzę? Stówem? Masz coś spuścić? Nie chcę w ogóle. Nie dogadamy się. Zaraz, poczekajcie! Już mam glej. Może miałbym dla was robotę, a za robotę byłaby zniżka? Nie no, wariacie, ale ja mam przecież kurwa tego. Co to za robota? Najpierw co to powiedz. Za robota? Niedaleko stąd, na południowy wschód, mój szwagier ma interes. Razem z grupą ludzi sprząta pole walki. Problem w tym, że ciągle gnębi ich jakieś tałataństwo. Wiecie, stwory, co to do trupów ciągną. Jakbyście dali ochronę mojemu szwagrowi, to bym wam piękną zniżkę zmajstrował. Znaczy no, powiem ci tak. Ty, a teraz się zorientowałem. Znaczy, my nie potrzebujemy tego glejtu, ale dla samego wykonania misji bym tam poszedł. Ale w sumie nie chce mi się. Teraz się zorientowałem, że przecież my możemy. Może da się to trochę załatwić inaczej. Możemy mu kurwa znak na pizdę rzucić. I chłop nam spuści sceny. Znaczy, my nie możemy do każdego podchodzić i. Kurwa, sru, czysta golda? Pewnie możemy, czemu nie można? Znaczy byłoby to oczywiście zbyt OP. I no głupio by się grało. Dobra, wtedy. Zobaczę, co da się zrobić. Nie no, jak zobaczę, co da się zrobić? Fałszywe papiery? Już mnie wkurwia ta misja, bo teraz będzie mi zalegać w zadaniach. Fałszywe papiery. Sprawdź, czego potrzebuje szwagier. Przed wojny między królestwami granice w Pontarze były zamknięte, ktokolwiek chciał się przedostać. Ech, no dobra, no to zróbmy już tą misję. Może nie będzie długa. Wydaje mi się, że klikłem, że nie jestem zainteresowany, ale. W sumie dopiero wstałem, więc tak szczerze mówiąc, to mogłem wszystko kliknąć. Zapomniałem, którym się w ogóle wiedźmińskie zmysły odpala. Myślałem, że scrollem. Dobra, sprawdź, czego potrzebujesz szwagier. Czego potrzebujesz szwagier? Do czego potrzebujesz? Co tu się dzieje? A, kule. No dobra, no to zacznijmy bitwą. W końcu to Wiedźmin. Wiedźmin 3 dziki gon. Tu się przynajmniej trochę więcej dzieje, jeżeli chodzi o bitwę, niżeli w dwójce. Tam to chyba w ogóle z potworami za bardzo nie walczyliśmy. Nie pamiętam, żebym w ogóle z jednym potworem, kurwa, w Wiedźminie 2 walczył. Serio. Nie wiem, co tam się robiło w tej gierce. Na pewno nie walczyło z potworami, aż Gerwart powinien mieć zwyczaju, w końcu jest kurwa Wiedźminem. Ale chyba w Wiedźminie 1 dużo potworów było, natomiast w Wiedźmina 1 nie grałem. Nie wiem, za sztywna wydaje mi się ta gierka.
Ale możliwe, że kiedyś ją ogram. Żeby zobaczyć, jak to jest i co tam się działo. I może poznać też historię, bo to jest najważniejsze, a nie rozgrywka, tylko historia. Dobrze widzę, że jesteś Wiedźminem. O co chodzi? O to, żeby moi ludzie mogli bezpiecznie dokończyć robotę, a tu co chwilę przyłażą trupojady. Pozwądź się ich, to odpalimy ci dole. No i elegancko, zgoda. Jak to nie ma mowy? Zgoda. No dobra, no co? Jak płaci? Hieny cmentarne, no dobra. A to czekaj. Spierdalaj, póki masz jaja. Bardzo niby, chroń szabrowników, no kurwa, no chronię. To dwie pieczenie na jednym ogniu będą, bo ja dwie misje na raz wykonam? Jednocześnie chmieny cmentarne i tamtą misję z tamtym ziomem? Chyba tak. Dobra, cyk, to zamrożenie jest OP, totalnie. Nie wiem, ile trzyma to zamrożenie, ale bardzo długo. Dzięki temu jesteś szybko uniki w stanie robić, bo... To jest dość istotne tutaj. Znaczy istotne, ja nigdy w sumie nie robię uników w momencie, kiedy widzę, że postać atakuje mnie, bo... To jest praktycznie nie do zrobienia, one są zbyt szybkie te góle i w ogóle każda tutaj postać jest zbyt szybka. Ale musisz na wyczucie. Trzeba wyczuć, w którym momencie potencjalnie są w stanie nas zaatakować, no i wtedy zrobić unik. No po jakimś czasie to po prostu i tak się przyzwyczajasz samemu, wchodzi ci to w krew, wiesz, że tyle ataków i unik, że jak się cofną, to zaraz atak, wiadomo. Ale jeżeli sam atak wyprowadzają, no to chodź tu, kurwa, gul. Jeżeli sam atak wyprowadzają, to szansa, że zrobisz unik w tym momencie jest zerowa, nieomalże. Teraz się zorientowałem, że on chyba podszedł do ciała, ugryzł to ciało i dzięki temu się chyba wyleczył. O, i psy mi pomagają elegancko. Tak, on chyba podszedł do jakiegoś truchła, wziął gryza i dzięki temu się leczył. Tak mi się wydaje, no. Jeszcze jakieś gule? O, jeszcze. Jak macie taki gry z falami, że musicie się przygotować w międzyczasie. Lubię te gry, a to coś innego, zgnilce. Znaczy tam jest gnilec po lewo. Lubię gry z tymi, z falami są spoko. Kiedyś się zawsze grało na informatyce, albo jak na telefonie w jakiś tam... Nie pamiętam, jak się nazywają w sumie te gry. Ale są takie... Kingdom... Nie Kingdom. A nie, może Kingdom? To nie jakiś Kingdom Rush czy coś, była taka... Taka gierka, gdzie bardzo fajnie graficznie zrobiona i bardzo prosta. Ale jesteś paskudny. Kładłeś, kurczę, te. Wieżyczki i one napierdalały jak szła fala, nie? Tylko nie wiem, jak się ta gra nazywa, ale jest bardzo popularna i bardzo, bardzo dobra de facto. Też na komputer adaptacja. Też można sobie pograć. Przyjemna, taka do pogrania. O kurwa, wysadził... Co tu się dzieje? Wysadził całego tego, zgnilca. Full HP mu wysadził. Znaczy, gula. Warto nie podchodzić do zgnilców, jak już wybuchają. Dobra, mrożonka. Uspokój się. Wszystko czy jeszcze będę musiał coś chronić? Za dużo się srania, jak no, tak tego. Czy mam nadzieję, że sypiesz złota konkretnie, wariacie. Ale tu inną misję miałem wykonywać za specjalnie dla ciebie. To nie twoje. No, dobrześ się sprawił. To twoja dola. Ile? 50 to co najmniej chyba, nie? Co najmniej. Ile? No, 50. Najmniejsza, minimalna. Chyba dwa razy w sumie dostałem 50. O, to znowu wy. Może glejcik, okazyjna cena. A ja pomogłem ci, bratu, ty. Czekam na twoją ofertę, bo szwagra i jego ludzi już spotkałem. Mogą spokojnie pracować. O, no, widzicie. Od razu inna rozmowa. O, 25? Pewnie, że chcę glejt. Od razu lepiej. Nie wiem, na chuj mi to, ale... Interesy z wami to przyjemność. Co on mi dał? Glejt przejazdowy. Każdy jeden, co ten papier dzierży, może
wedle woli blokady na pontarze w tę i najazd przekraczać. To zaś utrudnia przeprawy właścicielowi Klejtu. Myśli, niechajże zawczasu niecnego postępu zaniecha, albo żałować będzie, że ho ho. Tak orzekłem ja, Radowid V, srogim zwany. Templa królewskiego jedno nie przyłożyłem z braku czasu, bo on za jedny. Oj, wariacie! Nie wiem, czy... Idź swoją drogą. Klientów mi odstraszasz. Nie wiem, czy to, kurczę, taki glejcik... Skamerski ten glejcik, mi się wydaje, wiesz? Ale po co kupiłem ten glej? To po to, że jak będziemy jechać do Oxenfurtu, to będziemy musieli ten glej pokazać, chyba. Czy nie, no już pokazaliśmy, kurczę. Ale może będziemy musieli jeszcze raz, albo na przykład tutaj będziemy mogli pokazać Glejta. I wtedy pokażemy ten sfałszowany. I wrócimy się tu i może będzie jakaś ciekawa interakcja. Tak sobie pomyślałem, że dla widza. Czy ja to kradnę? No, okay. Znaczy, no na pewno kradnę, ale czy ktoś widzi, że kradnę? No nie bardzo. Wyskakuj, kurwa, z drutów. Jelenia skóra. Skóry są akurat spoko i drogie. Tablica ogłoszeniowa. Co ty gadasz? Ale to już wysprzątana? Dziwne. Może to ta sama tablica, co jakby po prostu w Oxenfurcie. Jakby... O, sztaba dwimerytu! Wiecie, ile to jest warte? Dużo jest warte, dużo. Ostatnio, a w ogóle ciekawa historia, bo jak szedłem zrobić ten właśnie ekwipunek wiedźmiński, to zabrakło mi sztaby srebra. I chyba z 20 minut po sztabie, kurwa, szukałem jakiejś jednej sztaby, żeby kupić. A później się okazało, że mogę ją zrobić po prostu z kawałku srebra i dupa. Dobra, kapitan straży, a ja bym się tam udał i pokazał ten glejcik. Może mnie nie wpuszczą. Będzie jakaś ciekawa interakcja, F5. I tam. Mogę tu normalnie tak ostę wchodzić, ty? Tu macie normalnie redański obóz. Chyba powinniście to troszeczkę bardziej strzec. A? Czego chcesz? Ogłoszenie. Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem. Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i napada na każdy jebany transport, jaki tu jedzie gościńcem. Kończą nam się już bełty, strzały, prowiant. No niedobrze jest. Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje i nie wrócili. Sprawa jest prosta. Przynieś mi łeb tej mędy, to dostaniesz złoto. Tyle, co w ogłoszeniu stoi. Targować się nie będę, kwatery mi więcej nie wyda. Ale mogę od siebie dołożyć glejt, z którym przejedziesz przez pontan. To jak, stoi? Kurwa, to już będę miał 3 glejty, wariacie. Zobaczę, co da się zrobić. No jak więcej nie da się, kurczę, targować? Niedobrze. Dobra, nowy znacznik, nieodkryte miejsca. Jeden, czyli to z tej tablicy jednak ktoś tam... Coś tam odkryliśmy. Dobra, weźmy sobie w ogóle, przeczytajmy opis tej misji, bo te opisy są całkiem fajne i dają też kontekst na to, co robimy, bo nie zawsze wszyscy muszą pamiętać. Zlecenie, potwór z lasu. Potwory, tak jak ludzie, mają swoje preferencje i gusta. Wedle legend smoki rozsmakowane są w dziewicach, a gule w gnijącym mięsie. W lesie pod Nowigradem zalęgła się z kolei bestia, która najwyraźniej upodobała sobie redańskie transporty wojskowe. Nie dziwne więc, że kapitan miejscowego posterunku wyznaczył nagrodę za łeb potwora. Mam wrażenie, że ten kurwa... Że ten potwór napadający na redańskie te, to się okaże, kurwa, nasz przyjaciel. Nasz kumpel, kurwa, z poprzednich części. Takie mam wrażenie. A oczywiście nie pamiętam tej misji kompletnie, więc może się to okazać zupełnie nieprawdziwe. Ale wydaje mi się, że no, teberczycy, tak? Napadałem tutaj na redanie. O kurwa, tu też jest wykrzyknik. O, dziki pies. Dobra, no wykonajmy. Czekaj. Daj mi zmienić miecz, wariacie. Ale fajny ten mieczek, on fajnie wygląda w ogóle. Fajnie zaostrzony jakoś tak na końcu. Spoko, jak taka szabelka z tego.
Z takich starych czasów Polski. Szabelka. Upiekli psa. Musieli być naprawdę głodni. No dobra, siema Lu, co tu się dzieje? Możecie wyjść, nic wam nie... Kiedy ostatnio coś jadłaś? Tydzień temu. Pół pieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Dam ci jedzenie? Masz tu trochę pieniędzy? Czemu nie jesteś z rodzicami? No masz jedzenie, kurwa. Na początku, to najważniejsze. Proszę, podziel się z innymi. To dla nas? Naprawdę dziękuję. Proszę, to dla was. Za waszą dobroć. Miły jeden uczynek. Dobry Gerwart. Dobry Wiedźmin Gerwart. Ty, ale... Dostałem pańkę chleba. Kurwa, a nie mogę spytać, gdzie wasi rodzice? Nie pozwala mi rozmawiać z obcym. Mama ci nie pozwala, ale tu nie masz starej, ty. Skórzej bestii. A, w ogóle dzisiaj trzeba poprzeczytać różne... Jak ty, wy nie macie jedzenia, macie bursztynowy i diamentowy pył z tyłu, warte jakieś 300 golda? Nice. No to se wezmę. I to mi się podoba, nagroda solidna za wykonaną pracę tutaj w postaci pajdy chleba. Oddanej pajdy chleba. Talerz im jeszcze ukradnę, żeby na pewno jedli z ziemi, elegancko. No i dobra, idziemy zbadać miejsce ataku na transport. Gdzie jest Płotkens? Chodź tu Płotkens, gdzie ty jesteś? Coś miałem mówić, a że dzisiaj sobie poświęcimy te 20-30 minut na przeczytanie tych wszystkich książek. Oczywiście zrobimy to na końcu i tylko i wyłącznie dla chętnych. Jeżeli ktoś nie chce 30 minut czytania książek, no to będzie mógł oczywiście zrezygnować i wyłączyć po prostu materiał. Co tu są? Gule są. Okej, okay, to może jednak nie jest to Venom? Vernon? Vernon. Dwa hity od Gula i ja padłem? To może te jednak te gule rozpierdoliły tych radańskich żołnierzy, bo siekają ostro. Kurczę, minus jedna karkówka, czy co by tam zjedliśmy. Jakaś pieczeń na pewno. O dobra, dobrze, że tu jest zapis. Gra to potrafi jednak. Fajnie to zrobić. No i te, i patrzcie, na przykład tutaj macie tam światła i niby widać, że tam się świeci, ale dupa w sumie widać, nie? Kijowo to widać. Jakbym wgrał lepsze oświetlenie. O, myślę, że w następnym odcinku wypróbujemy moda z lepszym oświetleniem, żeby faktycznie z daleka było widać, że tam się coś dzieje, że tam świat żyje. Bo tutaj to gówno widać. Ale jest to zrozumiałe, że jest to gra z 2013. Kurwa, ty! A bo to są agule jakieś jebane. Ty, takie zmutowane pierdolce są. Dobra, nie podoba mi się to, kurwa. Wypierdalasz. Jeszcze się healują, zajebiście. Dobra, petardą go, kurwę. Mobilny jest. No kurwa, Gerwart. Petardą traf. I siebie nie podpal jeszcze, najlepiej to by było też. Kurwa, żebym jedną petardę skorzystał. Czy wykorzystał. Jocie dupca. Nie jest dobrze. Dobra, grom, pyk. I ruchamy. Nie wiem, ile mi daje grom plus obrażeń. Ale chyba dużo, bo coś tak mam pierdolnięcie lepsze, mam wrażenie. Pa. O, spowolnienie. Dobra. Nowy wpis w bestiariuszu. Agul. No jest to zmutowany gul. Chyba. Wygląda jak gul. Wygląda w sumie jak pies dzikiego gonu, tak właściwie. O, zabiłem go? Nie wiem jak, ale dobrze. Szpika gula. Pierdolony. W sumie przeczytajmy o nim w bestiariuszu. Bestiariusz. Albo później sobie to wszystko. Kima! No tak, walczyłem z tym. A to nie wiedziałem, że to był wampir. Z tym gównem chyba walczyłem, jak odkrywałem. Cmentarzysko Wiedźmina i Jerzego. To chyba wtedy odkryłem, ale to poczytamy sobie może na końcu, taki kącik czytelniczy, kurwa, zrobimy, podzielimy to na jakieś, na to, że będziemy ogarniać bestie, albo w sumie ten agul, dobra, jeden agula tylko przeczytajmy.
Agula, 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 gdzie to będzie? No tak, żeby wiedzieć, Agul. Wrażliwy na olej przeciwko trupojadom i na znaki akcji. To może dla... A ja co rzucam? Nie, rzucam Quen. Agul to taki przechuj wśród guli. Okej. Okay. Agul różni się od zwykłego gula rozmiarem, siłą, umaszczeniem i co najważniejsze sprytem. To jak ja i zwykli ludzie. Podczas gdy gule i grawejry są prymitywnymi istotami niezdolnymi do zaplanowania najprostszej nawet zasadzki. Algule oraz ich odmiany, takie jak tmentary, potrafią być wyrachowane, a przez to znacznie bardziej niebezpieczne. Zamiast się skupić na czytaniu, to skupiałem się na tym, żeby jeszcze dopowiedzieć jakiś super śmieszny żart. I czytałem jak kurwa... Rany jak od pazurów. Cymbał. A tu strzała, ułamana tuż przy ciele. Powiem wam chyba, że rozgrzewka przed samym nagrywaniem odcinku daje sporo, mam takie wrażenie. Że sobie wypiłem yerbę, rozgrzałem sobie język, tu król Karol, kurwa, Karolinie przerw, kupił. Albo potwór jest humanoidem. I... Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady, ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Mam wrażenie, że jak zacząłem od razu odcinek, to... Tak już to od razu fajnie, płynnie. Płynnie jest prowadzony ten odcinek. Zrabowane. Albo ktoś zwędził ładunek już po ataku potwora, albo nasz potwór kolekcjonuje militaria. No mówiłem, że nie. Mówiłem, że to na pewno rebelianci. Coś tu śmierdzi. Trzeba pójść za śladami. Nie, Gerwar, to ja. Jest za gorąco. Znaczy akurat dzisiaj nie jest gorąco właśnie. To jest piękne, że dzisiaj założyłem pierwszy raz spodnie zwykłe. Co prawda na 3 minuty, ale założyłem, tak? Nadal siedzę w krótkich, ale że w ogóle mi taki pomysł do głowy szedł, to znaczy, że jest wystarczająco chłodno. Warto się tu rozejrzeć. Warto się tu rozejrzeć, okej. Okay. No widzę, że będę miał kurwa do czynienia z 15 tymi. Już mi się to nie podoba. Czy dałbyś jakieś kurwa oleje porobić na te utopce, żeby w razie czego... W ogóle to by się mod przydał na to, żeby się automatycznie te oleje aplikowały. No to jest tragedia, że ja po 20 uderzeniach muszę od nowa olej zakładać. To jest chujowe, strasznie. Albo żebym mógł nastakować, że na przykład pach, pach, pach i nagle mam 60 olei założonych. O? A może tak w sumie można, tylko jestem debilem. A może tak można w sumie. Można tak? Poczekaj, jaki bunek, to jest ciekawości. Nawet jeżeli mam zużyć ten olej, nie wiem po co. Zdziwupiono, załóżmy. Pach i pach. A nie! I mam tylko 20 ataku, tak? No tak, tylko na... bez sensu, kurwa. I tylko na 20 ataków jest ten olej, to jest strasznie do pizdy. To jest mega, mega wkurzające. Czy w miarę logiczne, że jakby olej się po jakimś czasie zużyje, no ale... Nie wiem. Wkurzające to jest, że jakbym musiał cały czas go nakładać. Jakbym nie miał takiej możliwości nakładania go w walce na przykład. Tak jak teraz walczę i że nie mogę przecież wyciągnąć oleju, kurwa, nie wiem, z dupy, jak batplaga chłopie i założyć na tego, na miecz, to bym nie włączał tej opcji. Ale myślę, że sobie włączymy, skoro ja i tak w trakcie walki mogę pyk, pyk, pyk i sobie ten olej nałożyć, więc to mało realistyczne jest. Jeżeli twórcy gry by chcieli, żeby było realistycznie, no to pewnie by zakazali w ogóle używania ekwipunku podczas walki, bo to kurwa bez sensu, że masz ekwipunek używać. Więc no, szykujcie się, że będzie trochę zmodowane. Najwyżej wyłączymy jakieś mody oświetleniowe, wyłączymy jakieś mody właśnie na te oleje, jeżeli w ogóle przede wszystkim nie wiemy, czy one będą działać, bo niektóre mody niestety nie działają tak samo jak, tak jak to ten mod na minimapę, który próbowałem wgrać, który oddala nam minimapę i przybliża minimapę w mieście, a oddala w takich zwykłych lokalizacjach. Jo! Jeszcze kroka będziesz miał dodatkową dziurę we łbie, Dwan! Czego tu szukasz? Mów! Elfy! Tak sobie spaceruję? Muszę po... Tak sobie spaceruję. A tak sobie spaceruję. Zażywam świeżego powietrza. Myślisz, że to są żarty? Bo mi nie jest do śmiechu. Epe! No, wariacie, kurwa, mać, skojatel! Ja rozumiem, że wam tam, co wam porobili? Nie wiem, co złego wam zrobili, nie? Zabrali wam dom, czy coś takiego? Wolałbym was, kurwa, nie zabijać, bo wy chyba spoko chłopaki jesteście. Ale wydaje mi się, że...
Nie mam innej opcji. Zresztą cała misja się nazywa Tabiskoja ten. Panowie! Kurwa, mogliśmy się dogadać jakoś, no. Za bardzo na poważnie życie bierzecie, wiecie? Ja tu se poddymię coś, te żarta rzucę. Kurwa, że ci kumpel w plecy strzałą zapierdoli, to przypał już tak umrzeć. A to kto? To jakaś postać, on się jakoś nazywa. Gdzie to jest laska? Tak jakbym mieli zamiast broni stalowej tak przypierdolił z pięści. Zabierz ogony z Coyotel jako... O, wiewiórczy ogon. A gdzie one te kurwa wiewiórcze ogony mają? To jest taki... No, pewnie przy tym, wiadomo. Przy dupie. Czy coś, czy nie? Nie wiem w sumie. Może przy sobie po prostu. Ostrze brygady. No kurwa, mocne są te ostrza. No szkoda, że musieliśmy rozpierdolić Coyotel. Coyotel to chyba dobre chłopaki są. Tylko agresywne skurwesyny. Z tego co pamiętam, to w poprzednim Wiedźminie 2 też za mili to oni nie byli. Kurczę, mam ochotę sobie teraz tak zagrać w Wiedźmina 2. W ogóle przypomnę sobie serię z Wiedźmina 2. Nawet nie wiem, czy kurwa nie przerwę teraz Wiedźmina 3 tylko po to, żeby odpalić Wiedźmina 2 i sobie przypomnieć, co tam się działo w sumie. Może w ogóle powinniśmy od początku to zagrać. No znaczy, nie wiem, no jak już w sumie kontynuuję, znaczy jak już jesteśmy w, nie wiem, w 15 odcinku Wiedźmina 3, to trochę głupio by było teraz zacząć Wiedźmina 2. Nie wiem. No to myślę, że zamiast odpalać na nowo serię, przypomnę sobie ją po prostu oglądając na jakimś YouTubie u kogoś, może. Z własnym komentarzem to dziwnie aż. Nie wiem, dziwnie się ogląda własnego siebie. Nawet jeżeli teraz oglądam te odcinki, to ma takie... Ja takie kurwa rzeczy mówię na odcinkach? Ja pierdolę. Mówię, ale wstyd. Ale to tak chyba każdy ma. To jest chyba logiczne w miarę. No i jump. To zawsze tak było, że jak nagrywałeś odcinki, przynajmniej ja jak nagrywałem, to lubiłem je obejrzeć raz, na przykład jak montowałem i mówiłem, ale fajnie. Ale jak już miesiąc minął, to był cringe'owa fest te odcinki. Dobra. No, wreszcie jesteś. Dorwałeś tego potwora? No niestety, wariacie. Nie było żadnego potwora. Na konwoje napadały elfy z komanda Coyotel. Masz, to i wiewiórcze kity. Coyotel powiadasz? A myślałem, że już żeśmy wybili te szkodniki do ostatniego. Że nie ludzie zmądrzały. No, to trzeba będzie ich usadzić. Zrobi się spis długouchych w okolicy, powiesi co dziesiątego, to się uspokoją. No. Z pewnością. No tak, to tak. Widzę, że myślimy podobnie. Swój chłop z ciebie. Masz to obiecane złoto i glejt. Szerokiej drogi. No... Ty chyba cię rozjebało, że ty mi 30 nilfgaardzkich koron dałeś, kurwa. Pierdolony chuj. Nie no, że ja z Coyotel musiałem wybić, a ty mi chłopie 30 koron dałeś. Nowigradzkich, nilfgaardzkich. Nie no, to jakiś żart jest. To aż przykre trochę. Zadania poboczne, no co. Zlecenia, nie mamy już fajnych zleceń, poszukiwania są na zbyt wysoki poziom, więc mamy jakieś nieukończone zadania? Mam nadzieję, że nie. Nie, Baron traktował Ciri jak córkę. No nic, historia Ciri, wyścig, przegraliśmy ten wyścig. No ale to chyba nie, że nieukończona. No ja myślę, że po prostu przegraliśmy wyścig. No misja zakończona została, po prostu przegraliśmy wyścig. Dobra, mamy jakieś misje. Ochotnik, zagłada domu, Reardów, dziady. Gwint, partyjka z karczmarzem. O, to mi się podoba. Wygraj unikatową kartę od Oliviera. A swoją drogą wygrałem? Tak, wygrałem od tego zioma w Oxenfurcie kartę. Udało się. Wpadłem i się udało na szczęście wygrać. Daj mi tu zaznaczyć, kurwa, misję, ty. No, tu, bo to jest ten karczmarz, od którego mam wygrać, tak?
Chyba tak, bo to jest takie kółko jest. Takie pomarańczowe kółko, to oznacza, że jest aktualnie chyba zaznaczona misja. Jak jest wykrzyknik, to jest chyba niezaznaczona. To jest miejsce, do którego powinniśmy się udać. Czyli karczma na rozstajach. Najpierw drzewo wisielców, albo od razu karczma na rozstajach. Nie no, drzewo wisielców, będzie szybciej. Także musimy udać się do... O, tu jest jakieś siedlisko potworów. Pewnie było na zbyt wysoki poziom, żebym mógł je zrobić. No chodźmy, nie ma co chyba przerywać odcinka, bo to jest dosłownie 5 minut drogi. Spróbujemy wygrać jedną kartę i udamy się jeszcze na jakąś misję poboczną. No i tyle. A nie, to jest spierdolone, bo to jest źle zaznaczone. Ja już to wyczyściłem, to siedlisko potworów. One cały czas tam jest, mimo tego, że je wyczyściłem, nie wiem czemu. Wkurza mnie to trochę. Nie wiem, może się zbugowało, może przeoczyłem jakiś jeden szczegół. 3 razy kurwa tam byłem, więc szczerze chyba wątpię, żebym coś pominął. Dzikie psy, drzewo wisielców. Proszę mnie nie atakować. Dobra, bo ja bym chciał szybką podróż. Gerward, szybko zanim nas zaatakują. Dobra, mam w ogóle 3200 koron. Chłopie, na wszystko nas stać. 3200 koron i to jest jeszcze po wykonaniu pancerza wiedźmińskiego cechu Gryfa. A ten chyba mnie kosztował z 1000 golda. Dobra, chodźmy do karczmarza. Wydaje mi się, że już grałem z tym karczmarzem, ale... Gdzie jest ten karczmarz, kurwa? Chłop. A, wściekłe pięści jeszcze możemy wykonać. Witam. Jakieś tutaj wódeczkę co podać? Ty, no gdzie jest karczmarz? Starzec, chłop. Nie no, zaraz mnie rozlubcy. Gdzie jest karczmarz? Która jest godzina? Może medytacja, może jest za wcześnie, może 9 rano. Może wczoraj miał ciężką noc karczmarz. O, chyba tak. Chyba ciężka noc była. Witajcie. Witamy, już chyba z 500 razy gadaliśmy. Powiadają, że grywasz w karty. Słusznie powiadają. Już nawet graliśmy. Czasy ciężkie, a rzadka karta to lokata kapitału. Zagramy? Tak. Jeszcze jak? Grajmy. No to szybko go powinniśmy rozjebać. Mamy całkiem mocne karty. Tak mi się wydaje. Zobaczmy Skojatel. Mamy tu Yennefer z Wengerbergu. To jest kurwa mocna karta. I ona jest w ogóle wszędzie. Na potworach, na tych, na potworach, na cesarstwie Nilfgaardu i na Królestwach Północy i na Skojatel też jest. Ciekawe. No to jest bardzo ważna i bardzo istotna karta, więc oczywiście ją dodajemy do teczku. Już dodałem wcześniej. No i liczymy na to, że to siądą dobre karty, no nie? Jak to w grze kurwa karcianej, no muszą siąść dobre karty. Dijkstra, elegancko. Katapulta, git. Manekiny. Manekiny są super, tylko wolałbym coś może... coś lepszego, nie udało się. Mogę zostawić manekin, bo on gra Królestwem Nilfgaardu. Co oznacza, że będzie miał bardzo dużo szpiegów. Obejrzeć 3 losowe karty z ręki przeciwnika. Dobra, cyk. Dijkstra. Okej, jest jeszcze jeden szpieg, fajnie. Okej, gra sobie umiejętność, spoko. Wydaje mi się, że my zagramy coś takiego. Pyk. I teraz jak on by się poddał potencjalnie, to my sobie zagramy. Pach. A on gra dalej. No i graj se. No i elegancko, masz 8 kart, ja mam 12. Myślę, że w porządeczku. Koniec rundy. Nawet jak zagram szpiega teraz, nie będę go mógł wymienić manekinem, to żaden problem. Ale chyba nie dobrał żadnych szpiegów, więc chyba mamy w miarę szczęście. Dobra, ruch przeciwnika. Tym razem tą rundę musimy wygrać. Ciri dla 15, mocna karta. Ale kurwa, mamy na ostatnią rundę solidny deczek. No, my gramy tak na razie. Oj. Szpiega mi zagrasz. Mądrze. Ale jednocześnie głupio. Bo ja mam manekina. Cyk. Kurwa, on to gra? Gra niestety. No trudno. Manekin. 2 razy ruch dowódcy. To mi za dużo nic niestety nie daje. Kurwa, 50 punktów, wariacie, ty się uspokój, ty.
Spróbujemy zagrać pod drugą i pierwszą linię. Nie mam wyboru, no muszę tych grać. I zagrać pod ostatnią linię, skoro on to gra. Cyk, cyk. No musimy wygrać tą rundę. Czemu on to gra? Nie rozumiem, czemu on to gra. To on myśli, że wygra w drugiej rundzie? To się kurwa myli. Labus. O. Pyk. Robimy to? Pewnie, że kurwa robimy. Cyk. Dobra, i teraz cyk. I róg dowódcy. I róg dowódcy na drugą linię. Co mi to da? Plus 5. To nie za dużo mi da. A to 6-12, czyli 54. I róg dowódcy też bym zużył. Czyli zrobimy coś takiego. A, i to już koniec sobie. A, bo mam jeszcze tych ziomów, zapomniałem. Dobra. No to kit. Mam jedną kartę więcej. Jeszcze jedną dobierzemy. Mamy dwie karty więcej. Mamy ruch dowódcy na pierwszą linię i naszą kochaną umiejętność naszego króla. Więc cyk. No to cyk. To przywróci szpiega. No, mądrze. Na pewno. To są super karty, te, które przywracają karty, które zostały już zużyte. To jest, tak się można, to tak to można fajnie skombować, że petarda. Dobra, mam jeszcze dwie karty, cyk. Dlatego Yennefer z Wengerbergu to duma mojej kolekcji. Dobra, my gramy cyk. No i raczej już nie wytrzaśnie 34 punktów w rundę. Mamy go. Tyk. Zwycięstwo. Co mi dasz za kartę? No, nie doceniłem cię, przyznaję. Cóż, za głupotę trzeba płacić. Moja karta należy do ciebie. Którą tu co? Meno Koehorn. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za karta. Meon Koehorn. To był cesarstwo Nilfgaardu. No, to solidna jest karta. Dzięki, wariacie. Łe, kurwa, no mocna, mocna fez jest karta akurat. Szkoda, że nie mogę ich dodać tej karty do Królestwa Północy. Ale no, dojebana karta. Czy my chcemy wściekłe pięści? Bo to są chyba misje, tak? Wściekłe pięści albo coś takiego. Nie wiem, tu się biją chłopaki. Czy my też się możemy tutaj pobić od razu? Jest tu ktoś? Jest kowal? Ty, ktoś tu orga... Jest Buchmacher! Ty, to my chyba z nim porozmawiamy. Dobra, brałem dzisiaj koszulkę do bicia żony. Żony nie mam. Niestety, więc nie mam komu obić mordy. Ale niech będą ci frajerzy, kurze. Taki si, nawet nie wiem, jak ta wieś się nazywa. A nie mogę! Ja chcę go, chcę im wpierdolić. Kurczę blaszka. No jak, no odważę się oczywiście. To z kowalem mam pogadać? No nie mogę, ani z kowalem. Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć ryję w siurą. Zgłaszasz się? No pewnie, że tak. Jestem gotów. O kurwa, no dobra, nie będzie. O! Dobra, dobra, dobra. Ciska! Za chwilę będzie można obstawić mordobicie. Wiedźmin zmierzy się z kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza. Chłopie, ja byłem torturowany, jak miałem 8 lat, ty. Dobra, cyk, mogę w ogóle coś zjeść, na przykład wieprzowinkę? Nie mogę. Kurczę, szkoda. Dobra, to może być trochę ciężej, jak nie mogę, niestety. Czekamy na atak i robimy kontratak od razu. Zawsze. To najbardziej, to najlepiej działa. No, wariacie.
No chodź, chodź, chodź. Już, już. Już, poddałeś się? Chłopie. Atakuj mnie zresztą, no. Halo? Atak? Odbaguj się, wariacie. Hit. Kurwa, ła. Ja co jakbym miał teraz umiejętność, że mi przywraca życie w momencie, kiedy mam full adrenalinę? By odrodziło mi życie? Nieźle. Masz szansę na mistrza. Jeżeli chcesz ubiegać się o tytuł mistrza Velen, musisz pokonać Jonasa ze wsi Konary i rybaka z Zalipia. Miejscowi mówią na niego ryborze. No dobra, no to co? Czy robimy misje związane z tym? Z mordobiciem wieśniaków? Nie wiem. Nie jesteście zdarzeni. Zobaczmy w ogóle, jakie mamy misje. Więc wygrał unikatową kartę od Oliviera, ale to w Velen samym, czy tam jak to, nie, to się jakoś inaczej nazywa ta miejscowość. Miejscowość nazywa się Novigrad, a my idziemy pokonać Jonasa. Nie wiem dlaczego. O, a tu jest jakiś gościu stoi, to od razu może też wykonamy tą misję. Chodźmy najpierw napierdolić Jonasowi. Nie wiem dlaczego mi się w randomowych momentach przerywa nagrywanie, to mnie tak denerwuje. Nie wiem czemu tak się dzieje. Z tobą już gadałem, panie kupcu? Ty. Nie gadałem. Pokaż mi swoje. Dawaj mi wszystkie karty, jakie masz. I te w sumie czeladnicze narzędzia też by się przydały, to też dawaj. Mam tyle siamem, że w sumie jebać. A to co to jest? Rozłożenie tej przynęty z wabi i pobliże czarta. Dobra, nie będzie przynęta jakaś. Biedna pierdolona piechota, niech będzie. O, i zagrałem Gwinta. Dobra, ten Bobo powinien być szybkim przeciwnikiem. Powinniśmy go rozjebać w pół. Tymi kartami, co mamy. Trochę tych kart od niego teraz pokupywałem, to jeszcze będę bardziej dojebany. Uuu, Nilfgaardzki łucznik, kurwa. Jocie dupce, jakie karty, jeszcze dwie karty i będziemy mogli grać Nilfgaardem. I to mi się kurczę podoba. Królestwa Północy, lecimy. On gra też Foltestem, tylko trochę innym niż my. Mamy dwóch szpiegów, kurwa, petarda jest. Wymienimy Keirę, jesteśmy atrapę, no i może wymienimy tego zioma. I dostaliśmy jakąś katapultę, więc totalnie, totalnie win. Biedna pierdolona piechota, no. Ty masz takie karty, to chłopie. Nie mamy o czym gadać. Nie ma o czym, wariacie, gadać. Trzymaj się, wygrywaj sobie tą rundę. Pyk. Przeciwnik spasował? Ja nie wiem, czy nie wygrać teraz specjalnie mu tej rundy. Rzuciłbym 8, 14 dwoma kartami. Da, ja bym to wygrał fest, robił coś takiego. Da, wygrałem tę rundę. I tą laską sobie przywrócimy tą katapultę. Czy my tu walczymy? Czy my tu chcemy walczyć w tej rundzie? Możemy coś tam pograć, na pewno. Cyk, Yennefer. To przywróci szpiega? Świetnie. I to mi się podoba. I my cyk, tego szpiega. I chłop musi grać dalej. Bo przegrał poprzednią rundę. Edański piechurz, co to tam jest? Dijkstra. No to wariacie. No to masz przejebane. Pasuj. Okej, okay, mam 11 kart do 8, ruch przeciwnika, chłop gra bez. No, chłop to mam przejebane, jak mu teraz naspamuje kart, to... Rzucaj, 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 co swoje. Pod ostatnią linię grasz? Bardzo dobrze. Najlepsza taktyka. Potwierdzam. No ale takie chujowe mu karty, no.
Takie dobre sprzedaje karty, a takie chujowe ma. Ewidentnie tutaj biznesowe myślenie, czyli jak najwięcej, żeby zarobić, a nie jak najwięcej, żeby mieć. Prawdziwy kupiec. Zobaczmy, ile my będziemy mieli w ogóle punktów. No i dawaj, ulewny deszcz. O kurczę, to mi trochę plany krzyżuje. Znaczy, że nie mam czystego nieba, ale... Talar! Ciekawe, że dopiero teraz zagrał tą kartę. Medyszka, kurczę, ty! No nie najgorsze, kurwa! Ty, wariacie, ty masz nie najgorsze talie. W sumie. Znaczy nie najgorsze karty. Albo dobrze mu się dobrały, o. Może coś takiego. Rebusz. Nie wiem, po co on sobie tą ostatnią linię też zepsuł. Też głupie. Dobra, rzucamy tą laskę i robimy tak, cyk, wieża obręcznicza. Nie wiem, po co on sobie to deszczem ostatnim i nie zepsuł, przecież by to wygrał. Jakbyś chciał. No i to przywróćmy w sumie to. Dobra. Jeszcze tak. To 13 punktów. Jakby deszcz nie padał, to by było więcej punktów. Do 19 udało się tylko uzyskać, a tu by było z 200 punktów, przysięgam. Dobra, mamy to. Wielkiradzkie korony, jaka karta? Ciaran, Aeb, coś tam. Dobra. Buchmacher. Jak cię zwą? Umiesz się bić? Wariacie. Umiem. W takim razie stawaj w szranki. Jestem gotowy, pewnie, że tak. Trzeba tu zostać mistrzem Velen. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Jak będzie ten młot? Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Nie, no. Mistrz Velen zostaje. Pij się o to. Nie. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Ej, wtedy i tak wstanę i ci napierdolę. Drugi raz. Czy tam gierka. O ty kurwa, zaskoczenia mnie. Pierdolony rybak. Czwarty poziom chłopa. O kurde. O. I... O. No dalej. Nie no, solidny ten rybak całkiem. Czy to... Bardziej chodzi o to, że ja jak debil klikałem te kontry. Trzeba szybciej klikać. Jak było łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. Nadal jeszcze możesz się ustawić na walkę z Jonasem. No, nawet się ustawię, tylko najpierw tutaj jest jakiś wykrzyknik. Co chcesz, wariacie? 140 koron. Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony. O ty, kurwa. Co takiego zrobili ci Wiedźmini? Co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. W takim razie czego chciał, jeśli nie pieniędzy? Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. A ledwo się za nim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk,
No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? No tak, a to jakby swoją drogą, że Wiedźmin jest bez spodni. Jeśli to był prawdziwy Wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trup pojadł flaki wypruł, jebace. A to ciekawa misja. Wiedźmin jak malowany nazywa się. Pierwszy raz widzę w ogóle taką misję. I on mu córkę wydupcę. Niestety za bardzo nie słyszałem fabuła, mogłaby być śmieszna. Bo się skupiłem na czymś innym. A, my już tu byliśmy. Byliśmy, to jest ten cmentarz, gdzie była chyba baba cmentarna. I wpierdoliła tego jakiegoś tam dzieciaka. Później szczegółowo opisaliśmy. Gdzie jest młody? Jakimś gościowi, co nam robił, który nam wystawił zlecenie. Zresztą to chyba robiliśmy w ogóle w poprzednich odcinkach, jakoś niedawno bardzo. Nie wiem, czy nawet nie w poprzednim odcinku. Używając wiedźmińskich zmysłów, znajdź oszusta na cmentarzu. Chyba tak, że wiedźmini za bardzo śladów nie zostawiają po sobie. Znaczy by było zdecydowanie ciężko. Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gul rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? No właśnie. Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? No właśnie, to jest... Kupiłem! Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie. Wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Patwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Trzeba było dwóch wiedźminów? Jest tylko jeden wiedźmin. Nie no chłopie, ty zgłupiałeś. Jest tylko jeden. Jest tylko tu jeden. Jest nam reputację, nie kurwie mnie. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie, to nie tak. Ja wszystko wyjaśnię. Oszust. Tam. Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. Zaprowadźcie go do starszego wioski i darujcie mu. Nie wiem, ja najlepiej to bym się nie wtrącał, tak szczerze mówiąc. Dobra, szybka analiza. Chłop naraża wszystkich, naraża siebie. Skamuje ludzi, zabiera za to pieniądze, dupcy kurczę starszego wioski, córkę pod dachem. My nie robimy żadnych z tych rzeczy, plus staramy się być uczciwi, więc zaprowadźcie go do starszego. Zaprowadźcie go do starszego wioski. A. Pewno. On postanowi co z parszywcem zrobić. A. Ostatniemu co fałszywymi monetami płacił, kazał uciąć rękę. Myślę, że wasz starszy odpowiednio dostosuje karę do jego przewin. Na pewno możecie mu zabrać miecz, a medalion ciśnijcie w ogień. A teraz żegnajcie. Jest jak jest. A siano bym dostał co? Zlecenie gula czy coś by było spoko, wiesz? Co, zabrali go do starszego wioski? No nie ma go tutaj. W sumie to bym kurczę tam wrócił. Zobaczył może... Może jest tam jakaś mini cutscenka, może coś tam się dzieje. Znając twórców CD Projekt Red, no. Kurwa debil. Twórców Wiedźmina, czyli CD Projekt Zamiast Red. Zamiast się na deszcz. To pewnie jest tu jakaś cutscenka z tym związana. Jest tu coś? Jest tu? Jest Wiedźmak? Halo, halo? Nie ma kurczę jednak. Jak leje, to no nic. Dobra, idziemy dalej wykonywać te, jak to się nazywa ta misja? Wściekłe pięści, chyba zadania. Misje poboczne, zadania poboczne. Wściekłe pięści Velen. Pokonaj Jonasa, jak jest w ogóle opis. Degara dowiedział się o walkach na pięści organizowanej w Velen.
postanowił spróbować swych sił. Musicie wiedzieć, że turnieje pięściarskie w Velen oznaczają brudną i bezpardonową walkę. Ale dla kogoś, kto na co dzień brudno i bezpardonowo zabija potwory, nie jest to żadną przeszkodą. To prawda. Szybka podróż. Mogę się tam szybko? Mogę podróżować. Wieś Konary. Zostańmy zatem mistrzami Velen. Całym Velen? Gerward z Rivi? Rzeźnik z Blaviken? Mistrz pięściarstwa? Podoba mi się ten tytuł. O, a tu co jest napisane? Tak z ciekawości. Z rozkazu komanda Nilfgaardzkiej armii. Aha, że tego. Że służba. Okej, już też kiedyś czytaliśmy. Jonas Buchmacher. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? Kurwa. Co to za walki? Jakie są zasady? Używamy głównie pięści, ale na kopa w jaja nikt krzywo nie spojrzy. Jeśli pokonasz Jonasa, a także Kowala i Stacha Rybożera, to możesz zmierzyć się z sierżantem, mistrzem Velen. Ja myślę, że jednego mam pokonać. Dobra, dawaj tu Jonasa, kurwa, walę na sukę. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. Jonas, bo ci ryj tak piękny obije, jaki masz. Sypał będzie trochę. Jonas, kurwa, ma ładny ryj, to prawda. Będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. O, z boku profil taki średni. Ale generalnie petarda. Przydałoby się, bo ja mam na myszce taką opcję, że ona jest bezprzewodowa, ale ma jedną milisekundę reakcji. Tylko wtedy, kiedy jest w miarę blisko ten przekaźnik. A ja mam go na drugim końcu pokoju. To, że zdecydowanie to nie jest jedna milisekunda reakcji. A tym szybciej w sumie, tym lepiej. Sam klawiaturę też mam w sumie bezprzewodową. Dość tego. Ale ona jest wolna akurat. I tania było. Ale fajne, przydała się po tym, jak mi się tamta zepsuła. Pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy zepsuło. Przypierdoliłem w nią, to się zepsuło. Jeśli chcesz zostać mistrzem, mieć do wrońców i rozjebałem sierżanta, albo spróbuj się w Nowigradzie. Tam też walczą. Naskę ligę podobnie. Dobra, ja bym chciał w Velen zostać mistrzem. Trzymano doświadczenie? Dobra. Lecimy dalej. Nowigradzkie korony. Pokonaj sierżanta i zdobądź tytuł mistrza. A, bo tamtych już pokonałem, co on mówił. No dobra, no to zostajmy mistrzem. Jest sierżant. A, w kasztelu? Kasztelanie w Rońce. A jestem głodny, kurczę, blaszka. Mam od 3 dni mam pomidorowkę zrobioną, tylko nie chce mi się iść po makaron. Tylko jem szejki białkowe w sumie. Gdzie ta bitwa jest? Do góry? Chyba do góry. Tutaj takie wsiowe jest bardziej ten. Wsiowy klimacik. Potkan, zresz się przede mną. Kurwa, nie na dachu. Dobra, że z buta pójdę. O, dobra, chodź tu. Tyk. W ogóle fajnie wygląda ta płotka z tymi nilfgaardzkimi. Z tym nilfgaardzkim siodłem. Czy jakbyśmy jej na pewno nilfgaardzkie juki dali i tak dalej, to by zajebiście wyglądało. Ale za drogie są. Ale w razie czego wiem, gdzie je kupić. U tego ziomka tu po lewo. Pokonaj sierżanta. Cyk. Niechaj będzie. Patrzcie, ludziska! W końcu znalazł się godny przeciwnik. Mieszczanin. Zwycięzca walki zostanie mistrzem Velen. Dobra, chodź tu. Nuda jak fiut. No jak czego? Wariacie. Jestem gotów. No. Spójrzcie, kogo tu mamy. Co z baronem? Baron wie, jakiego ludzie się tu zabawiają? Baron wie wszystko. Sam czasami obstawia walki. Chujowo obstawia, ciągle przegrywa. Za 80? Darmowe 80 golda? 5 sekund? Niech będzie. Kurwa, jaki szybki cios mi się od zaskoczenia, zanim w ogóle się przygotowałem. Te walki są turbo łatwe, wystarczy robić tego. No, odpowiednim klikać kontratak, kurwa, i co to jest? Boże, jak nieodpowiednio klikniemy, wtedy dostajemy ciosa na pizdę.
Załatwę te walki są. Załatwę są, fes. Najwyższy poziom trudności. Bo Gerwart jest jakimś gigakoksem. Ależ to była walka! Ogłaszam wszemi wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Velen! Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. No domyślam się. Pochcam, jesteśmy mistrzem Velen. Nic z tego powodu nie dostaliśmy. Oprócz 80 koron. Ale przynajmniej mogę się chwalić, że zostałem mistrzem Velen. No za łatwe to było. Ale to chyba było też na niski poziom. Plus wydaje mi się, że Gerwart tylko ściąga zbroję górną. Czyli robi coś takiego, a te wszystkie te dolne portki i buty i rękawice zostawały z tego co widziałem. Może one mają spory pancerz, nie wiem, spore pierdolnięcie czy coś. Nie wiem. W ogóle to chyba mamy jakieś punkty do wydania postać. Oj, mamy. Jeden punkt mamy i jedno wolne miejsce, pusta kieszeń. To może któreś tutaj jest z tych zdolności. Zaimplantujemy? Zaaplikujemy. O, i tak zróbmy. O, siła ataku plus 20%. Chyba, że go wcześniej nie zrobiłem. Najlepszą obroną jest atak. Każda akcja defensywna generuje punkty adrenaliny. Okej. Okay. Ja bym wolał z tym, że jak zginę, to mi regeneruje full życia. Bo to jest fajne akurat. Każdy element lekkiego rynsztunku nie. Pociski wystrzeliwane z kuszy nie. Pierwsze regenerowanie adrenaliny nie. Zdobywa punkty adrenaliny. Zdobyte punkty adrenaliny zwiększają tylko obrażenia zadane bronią, ale i moc znaków. Kurwa, no fajne to jest akurat chyba. Zwiększa maksymalny poziom tolerancji. Maksymalny udźwig zostaje zwiększony o 60. No to też jest zajebiste, nie? Fajna jest ta umiejętność. Dużo jest tu fajnych umiejętności. Zamiast dotychczasowego działania transbojowy zwiększa szanse na zadanie obrażeń krytycznych o 8%. Kurwa, za dobre są te w ogóle te zdolności. Obrażenia zadane przy eksplozji petardy generują punkty adrenaliny. No gdzieś była ta umiejętność, że mi regenerowało życie? Obrażenia zadane od petard. To nie chcemy, na pewno. Na pewno, moc tego to nie chcemy. Maksymalny udźwig zostaje zwiększony. Nie no, było, że regeneracja życia na bank. Albo nie na bank? Gdzie była ta i wpływa na odwary. Tolerancja. Zwiększałem obrażenia. Przyspiesza regenerację adrenaliny. No przysięgam, że kurwa coś takiego było. Tylko nie wiem gdzie. Zwiększam, nie wiem, to może nie tu. A to było, niezabijalność. Ja myślę, że to tu w umiejętnościach. Ale kurczę, i tak bym zwiększył sobie udźwig albo coś. Udźwig albo przyspiesza regenerację udźwig. Wale udźwig. Jeden punkt kosztuje plus 60 udźwigu OP. Mocne plecy, niech będzie. Siła ataku plus 20, tu mamy też fajne rzeczy. Można w każde następne punkty wydawać po prostu ulepszanie tutaj tych rzeczy. I czekam, jak się odblokuje to. To się odblokuje na 12 poziomie. I wtedy znowu wykupimy jeszcze jedną umiejętność. Chyba szał bojowy może, albo coś takiego. I wpieprzymy tu umiejętność. No i resztę idziemy raczej w atak. Ewentualnie może tutaj w kłęb pójdziemy. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić like, komentarz, suba. Na Twitcha, Discorda. Mój drugi kanał vlogowy. Pamiętajcie, że widzimy się tutaj codziennie. Z tej gry, czy z innej. W każdym razie widzimy się na pewno jutro. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia, widzowie. Trzymajcie się ciepło. Siemano, co jutro? Nie wiem, zobaczymy. Misje główne albo misje poboczne. Ale zapewne teraz będziemy robić pobocznych. Siemano.